Cześć, dzisiaj bym chciała Wam zaprezentować moją hodowlę ptaków ozdobnych. Tutaj mamy silki z małymi i koguta. Kaczki mandarynki i kaczki świsuny razem z małym. Różne małe kurczaki z inkubatora. Różne rasy, na przykład białoczuby pomieszane z silkami albo sebrytki i brahma. Białoczub polski razem z liliputką. Ajamcynamy, które składają czarne jajka i mają czarne mięso. Parka sebrytek z jednym małym, który został się. Pawie i mniejsze kury. Kurenioski wraz z brahmą i jednym małym kurczakiem, który w tamtym roku się wykluł. Także tak się prezentuje moja fauna. Możecie dawać znać, jak Wam się podoba. Ogólnie hodowla ptaków ozdobnych, tak w większości, zaczęła się u mnie od tego, że oglądałam Królowe Życia i zauważyłam, że taki Rafał i Gabriel kupili sobie dwa ptaki ozdobne, którymi były białoczuby polskie chyba. No i ja sobie zażyczyłam mieć też takiego i się zaśmiałam, bo dziadki się mnie pytali, co bym chciała na Wielkanoc. No to ja odpowiedziałam, zaśmiałam się, że białoczuba takiego jak z Królowych Życia. Więc myślałam, że przyjmą to jako żart, ale okazało się, że nie przyjęli to jako żart i potem to się cały czas rozwijało. Kupili mi tego białoczuba, on już jest u mnie półtorej roku. Najpierw było kurnik, potem były pawie i te inne. No i ostatnio jeszcze kupiłam z tatą inkubator, w którym wykluło się 28 małych kurczaków. Dzisiaj będę akurat sprzątać u kurczaków, co Wam nagram. Także teraz zbiorę się ze zbierania jajek. Dzisiaj będę zbierała ręką, bo nie wzięłam sobie akurat wytłaczanki ani koszyka. Tutaj mama chciałam akurat zebrać jajka, a kochina zasiadła na jajkach, więc no, będę miała gdzieś ściwić. Tutaj mamy dwa jajka od kurniosek. Dwa jajka od liliputki. Niestety od ajamcynamów nie ma jajek, bo są jeszcze za młode. Z jajek to na tyle dzisiaj. A teraz idę do inkubatora zobaczyć, czy coś się przypadkiem nie wykluło. Bo włożyłam tam trzy jaja pawie i pawie już się inkubują 4 dni dopiero. Kaczki są w 26-28 dniu. I niedługo powinny się kluć. I jajobarzancie też tam jest. Także zobaczymy, czy coś się wykluło. Ale wątpię, bo no, nie kluje się nic na razie. O, tutaj królewna przyszła. Mój pies stary, już 10-letni. Tak jak myślałam, nic się nie wykluło. Lecz przed chwilą, jak weszłam, słychać było małą kaczkę. Podejrzewam, że z tego oto jajka. I w ogóle przepraszam za moje paznokcie, ale no, kiedyś obgryzałam i teraz je zapuszczam. Tutaj jest jajko barżanta i tutaj jajo kaczki mandarynki. A tu jest 5 od kaczki świstunki i 3 jaja pawie. Są bardzo duże, jak no, jak ja myślę, bo no, sami widzicie. To jest jajo kurze, a to jest jajo pawie. A to jest jajo barżanta w porównaniu do jaja pawia. Nie wiem, czy cały czas słychać dźwięki kaczek i no pewnie podejrzewam, że dzisiaj będą się kluły, bo no chyba, że to barżant wydaje takie dziwne dźwięki, ale to jest typu kaczka, no bo nic innego by tak nie piszczało jak kaczka, bo no to jest już 27 dzień.
Wracam jeszcze na chwilę do kur, żeby dać im jeść i paszę dam im i w razie czego napełnić wodę, jak nie mają. Także jestem już w stajni i teraz będę napełniała kubeł jedzeniem dla kur. Wziąłam na razie taki mniejszy kubeł, bo wczoraj dopełniałam jedzenie. Także wsypałam tu pszenicę, paszę dla kur, mieloną kukurydzę i paszę dla ptaków i gołębi. I teraz idę zanieść kurom. Kury jak zwykle musiały trochę wysypać i zrobiło się zamieszanie. Dzisiaj akurat daję nioskom, bo one prawie zawsze wyjadają wszystko. Także teraz wracam i idę do domu. Możecie dać znać, jak podobał wam się film w komentarzach. I ja się na dzisiaj z wami żegnam.